Stowarzyszenie SOS Bruksela oprócz też chcemy pomóc i pod skrzydłami na swojej stronie pisała o wydarzeniu związanym ze zbieraniem pieniędzy dla małego Dawidka Pruszyńskiego. SOS pisze tak na swojej stronie na Facebooku. Historia złotego breloczka, czyli zabierzmy Dawida na spacer. To było tak, ciepły majowy wieczór, Bruksela. Wspaniały Mariusz Kałamaga, scena Bęki, żółty breloczek, szalona cudowna i rozgrzana publiczność, wolontariusze SOS Bruksela i 300 euro trafiło do puszki dla Dawida. Dziękujemy i kochamy Pana z publiczności. Ale to nie koniec tej historii, bo był też internetowy ślub, a jak ślub to oczepiny i zgadnijcie, co znowu na scenie się wydarzyło. Poczekajcie, zobaczycie. Otóż na scenę wchodzili ludzie z publiczności, wrzucali pieniądze do koszyczka i tańczyli z panem młodym, bądź wyimaginowaną panną młodą, którą grał jeden z panów z kabaretu, w ekranie telewizora, z którym tańczyli panowie. Te pieniądze też były przeznaczone dla Dawidka.